temacie. Normalnie występujemy zawsze we dwójkę, ponieważ tego bloga piszę razem z moim chłopakiem. I razem podróżujemy już od kilku lat. Właściwie nasza przygoda wspólna, że tak powiem, też się zaczęła trochę podróży. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że zaczniemy opisywać te nasze przygody. Tak naprawdę to bardzo prozaicznie się to zaczęło i właściwie początki wszystkich blogów podróżniczych są takie same, że jechało się gdzieś tam daleko w świat i chciało się nawiązać kontakt z rodzicami, ze znajomymi, że się żyje. My akurat jechaliśmy wtedy do Indii, a że to był 2008-2009 rok, to wtedy jeszcze tak za bardzo ani dzwonić to się nie dało, bo to bardzo, bardzo drogo było. No i postanowiliśmy, że zaczniemy troszkę wrzucać tych zdjęć do sieci. I tak już piszemy tego bloga w sumie 7 lat. Od tego czasu żeśmy odwiedzili kilka krajów Azji, natomiast dzisiaj to jest nasz taki najczęstszy kierunek podróży, ale dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o Brazylii. To jest właściwie nasza pierwsza przygoda z Ameryką Południową i przygoda wspaniała, bo odkryliśmy naprawdę wspaniałe rzeczy, przepiękną przyrodę i troszkę inną kulturę niż tą azjatycką, do której mimo wszystko byliśmy troszkę przyzwyczajeni. I tak jak napisaliśmy w zajawce, parę takich rzeczy, które na nas największe wrażenie zrobiły. Przede wszystkim ptaki. Udało nam się zobaczyć tukany, udało nam się zobaczyć kolibry. Wielkim zaskoczeniem dla nas był park Chapada Diamantina w stanie Bahia, który bardzo przypominał Grand Canyon w Stanach, tylko w trochę innych kolorach. Przepiękna roślinność i właśnie o tych rzeczach Wam dzisiaj chciałam opowiedzieć. Będę się skupiała przede wszystkim na czterech miejscach. Na okolicach Rio, na parku, który się znajduje tuż przy potrójnej granicy brazylijsko-argentyńsko-paragwajskiej. I potem przeniesiemy się do Bahii, stanu, który już troszeczkę bardziej jest przesiąknięty taką kulturą afrykańską. I przy okazji też tutaj Rio, chciałam Wam powiedzieć o malutkiej wyspie, która właściwie znajduje się 3 godziny drogi od Rio, ale jeżeli nie ma ktoś szansy na przykład pojechać na taką dłuższą podróż, bo te odległości są przeogromne, to też można tam wspaniałe lasy tropikalne obejrzeć, też wspaniałe zwierzęta. Oczywiście zaczęliśmy od Rio. Rio to była od dawna taka moja wymarzona destynacja. Kiedyś obejrzałam program taki troszkę przyrodniczo-turystyczny i tam między innymi pokazywali, że można się przelecieć lotnią nad plażami w Rio. Ja gdzieś tak sobie gdzieś w głowie sobie to zakodowałam i stwierdziłam, że kiedyś będę chciała tego spróbować. I udało mi się to zrobić. Tutaj akurat dzisiaj tego filmiku nie mam, ale jak ktoś będzie miał ochotę, to wrzucimy go na pewno na bloga. Natomiast to, o czym dzisiaj chciałam opowiedzieć, to nie te takie najbardziej popularne miejsca turystyczne, chociaż one też są niesamowite i pomimo tego, że byliśmy poza karnawałem, to naprawdę można było poczuć, że ta Brazylia, że to Rio jest mega kolorowe i mega takie wesołe, optymistyczne. I zarówno ta popkultura, jak i ta starsza część jest naprawdę fantastyczna i po prostu rozbuchane kolory, coś niesamowitego. Pewnie, że byliśmy w tych najbardziej turystycznych miejscach, no bo to trudno byłoby sobie odmówić. Więc i byliśmy u Jezuska na Corcovado i właśnie, chociaż na Corcovado bardziej nas interesował ten widok w drugą stronę, na Głowę Cukru, czyli Pao Sukar. I to właśnie okolice Pao Sukar, czyli Głowy Cukru, tej słynnej górki, zaraz Wam troszeczkę przedstawię pokrótce. Jest to wspaniałe miejsce, bo chociaż wydaje się, że to jest taka goła skała, to właściwie z trzech stron ona jest obrośnięta takim niesamowitym lasem. Tutaj można zobaczyć właśnie przeciwną stronę, niestety akurat wtedy, kiedy byliśmy na samej górze, to Corcovado z Jezuskiem zakryło, ale widoki tak niesamowite.
po prostu ogromne plaże, przepiękne, biały piasek i ta zieleń niesamowita, nawet w takiej troszeczkę chłodniejszej, chwilowo-deszczowej aurze. Natomiast przyroda, która już tutaj, właściwie możemy zobaczyć, że to jest żywe, tętniące miasto, korki, bardzo dużo się dzieje, a mimo wszystko tuż obok możemy zobaczyć, że pojawiają się już takie, wydawałoby się, zwierzątka, które trudno sobie wyobrazić, że są na wyciągnięcie ręki w obrębie miejskiej aglomeracji. Te małpki tam sobie właśnie między innymi szalały, ale co ciekawe, to te małpki są maciupeńkie. Zdjęcie oczywiście pokazuję ze szczegółami, ale one są naprawdę malutkie. I tak sobie po prostu nic nie robiły z obecności ludzi, one są do tego przyzwyczajone. Chociaż jak widać, też nawet Brazylijczycy bardzo pozytywnie na nie reagowali. Mnie ogromnie zaskoczyło coś, co dobrze znam z Azji, z Japonii, z Chin, czyli bambusy. Bo w Brazylii cała masa bambusowych lasów się znajduje i ten tutaj zagajnik to właśnie był tuż obok tego turystycznego miejsca, właściwie taka trasa spacerowa. I wydawałoby się, że to wszystko jest takie w miarę poukładane, ale wystarczy zrobić krok w bok i naprawdę można poczuć się właściwie już jak w dżungli. Ta przyroda jest niesamowita, bo to, co sobie wyobrażamy w jakichś ogrodach botanicznych, to jest po prostu coś pięknego, ona kipi. I możemy zobaczyć, że poszczególne dzielnice Rio są po prostu poprzecinane lasami, górami. Przez te góry przekute jest metro i ono jest w takiej gołej skale właściwie, są niezabezpieczone betonem korytarze, bo nie muszą. Ja akurat jestem inżynierem, więc na to zwracam uwagę. I to jest niesamowite, że naprawdę na wyciągnięcie ręki mamy już ten las, mamy właściwie dżunglę. Jeżeli chodzi o Rio, to duży obszar miasta jest jakby wypełniony lasami i to są pagórki, po ich dwóch stronach znajdują się dzielnice takie mieszkalne, nawet czasami często przemysłowe. Natomiast ten las, las Tijuca, to jest największy las, który znajduje się w obrębie miejskiej aglomeracji na świecie. Jest naprawdę ogromny. My mieszkaliśmy tutaj w okolicy Santa Teresa i Lapy, czyli właśnie tam, gdzie są te słynne ceramiczne schody, tam gdzie takie są piękne w brazylijskim stylu domy, wille. Tutaj znajduje się głowa cukru, czyli Pão de Açúcar, ta góra, na którą się wjeżdża kolejką. No, a wprost niej znajduje się wzgórze Corcovado, na którym znajduje się statua Chrystusa. I właściwie wszystko to już na zachód od Chrystusa to jest cały ten park Tijuca. Pokażę Wam dwa miejsca, które właściwie są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Park Laże i ogród botaniczny. W ogrodzie botanicznym też piękna przyroda i wcale nie taka poukładana do końca się znajduje. Z parku Laże, który właściwie tutaj już nad jeziorą Lagoa się zaczyna, można na piechotę wejść na to wzgórze z Chrystusem. Większość turystów wybiera oczywiście wjazd kolejką, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to może jak najbardziej taki trekking sobie zrobić i wejść sobie na nogach. A naprawdę warto. I co ciekawe, kiedy się wybieraliśmy tam do parku Laże, to okazało się, że przywitała nas włoska budowla, bardzo taka klasyczna. Jest to szkoła sztuk pięknych. Ona mieści i zarówno jakieś takie zajęcia dla studentów, ale też dla niższych klas. W środku też znajduje się restauracja. Wszystko to jest takie bardzo, bardzo nam znane z Europy. Natomiast właściwie przez ten budynek można powiedzieć, że ten budynek to jest, są drzwi do lasu. I jeszcze jest taki kawałeczek ogrodu, więc na początku to się wydaje, że to jest takie poukładane, ale dwa kroki dalej okazuje się, że jesteśmy już w takiej prawie że dżungli, w lesie tropikalnym. Przyroda jest naprawdę niesamowita i na początku te ścieżynki takie zachęcające, potem to się zaczyna robić naprawdę dziko i to jest naprawdę parę
parę kilometrów od bardzo mocno gorąco tętniącego miasta. Wspaniałe miejsce, gdzie można pooglądać przyrodę, można zobaczyć sobie czaple, przepiękne kwiaty i bardzo dużo czerwonych, różowych kwiatów tam żeśmy widzieli. Widocznie są jakieś atrakcyjne rośliny dla zwierząt i dla owadów. A to są właśnie te banany. Ja jako jedno z takich haseł tutaj zachęcających Państwa do tego, żebyście przyszli na pokaz, zadałam takie pytanie, czym się różni, co ma wspólnego imbir z bananem. Imbir z bananem właściwie są z tej samej grupy roślin i do tej roślin też do tej grupy zalicza się też kardamon, gdzie są bardzo, bardzo bliskie i wbrew pozorom podobne rośliny. Oczywiście bananowce są różne i te kwiatostany mają bardzo różne, ale wiele z nich przypomina też kwiaty imbirowca. My zazwyczaj znamy taki imbirowiec kwitnący na biało, ale przeróżne są. I czasami mieliśmy naprawdę wątpliwości, czy to banany, czy to imbir. Jak się popatrzy trochę wyżej, to można zobaczyć, że na tych wysokich drzewach to w ogóle tam drugie życie się odbywa, bo u góry po prostu jakieś pandemonium się działo, małpi gaj. Te owocki to są tak zwane owoce jack, czyli jackfruity, które ja osobiście uwielbiam. Pierwszy raz spływałam w Chinach i od tego momentu się zakochałam na sucho i na surowo i w ogóle mogę jeść w każdej postaci tonami. Natomiast byłam bardzo zdziwiona, że w Brazylii one są zupełnie niedocenione. I to właściwie wszyscy mówią, że to jest jedzenie dla małp, przecież tego ludzie nie jedzą, to jest jakieś w ogóle, nie wiem, pastewne. No i rzeczywiście małpy nie miały problemu z tym, żeby sobie takie jackfruity, że tak powiem, konsumować. Trzeba było uważać, ponieważ to ma dużo soku i jak małpka sobie zjada te owoce, to niestety sikała i mnie na przykład zdarzyło się, że mi sikała z góry. Przyroda naprawdę nieziemska i w tym świetle poniżej równika, który trochę inaczej pada, naprawdę nabiera niesamowitych kolorów i tak jak właśnie tutaj przed chwilą rozmawiałyśmy, czasami to sama jestem zdziwiona, jak oglądam te zdjęcia, że tam nie ma żadnego Photoshopa. Sama prawie sobie nie wierzę, że taka rozbuchana zieloność nas otaczała. Niesamowita sprawa. Coś, co tak naprawdę nas wprowadziło do parku Laże, to właśnie wyczytałam gdzieś w przewodniku, że jest szansa zobaczyć tukany. Długo żeśmy ich szukali, ale się udało wypatrzeć bardzo, bardzo wysoko na drzewach. Musieliśmy ich ciągnąć na teleobiektywie. To nie są te takie najbardziej popularne tukany z woreczą łędziowym, ale takie też później ich widzieliśmy. Ale one sobie po prostu tam mieszkają i niedaleko obok jeżdżą samochody, one sobie po prostu tutaj żyją. Tuż właśnie obok parku Laże możemy właśnie na piechotkę przejść sobie do ogrodu botanicznego Żeflin Botanico, który jest naprawdę niesamowity. Ogród jest bardzo stary, ma prawie 100 lat, więc to, co tam zostało zaaranżowane już dawno, jest ogromny obszar właśnie parku, który zahacza o górę Corcovado. Jest to już takie pomieszanie troszkę styli, bo wiadomo, że możemy tam znaleźć coś, co jest aranżowane, bo to ogród botaniczny, więc chociażby taki japoński ogród z piękną latarnią i fontanną, ale bardzo dużo rzeczy tam jest takich lokalnych, które już po prostu same te rośliny przenikają się i właściwie mało tam jest ingerencji człowieka. To jest naprawdę niesamowite, można sobie tu spacerować, w ogóle nie mamy takiego wrażenia, że jest w aranżowanym ogrodzie botanicznym. I ponownie banany, tutaj trochę inny rodzaj, widzimy, że już ostatnie kwitnienie i na dole już z tych pączków zrobiły się zawiązki owoców. Tutaj jakiś kawałek bananowca. A to też taka roślina, coś właśnie z pomiędzy imbirowatych a bananowatych, ale to musiałabym mojego znajomego, który zajmuje się botaniką, zapytać, bo sama nie byłam w stanie tego rozszyfrować. Natomiast niesamowite wrażenie to roślina było. Ogromne było. Coś, co bardzo na mnie duże wrażenie zrobiło, to orchidarium. Słynne, gdzie na całą Brazylię to orchidarium Rio jest naprawdę wspaniałe i można tam było obejrzeć kilkadziesiąt gatunków orchidei, czyli storczyków.
i takich standardowych, dużych, ale też takich maciupeńkich, które tak naprawdę widać, że to są pasożytnicze rośliny, które po prostu jakoś tam sobie egzystują na pniach, na jakichś mchach. My te orchidee takie mniej fantazyjne widywaliśmy tak naprawdę na drzewach, tak jak u nas jemioła, to orchidee po prostu rosną sobie w Brazylii na drzewach. Ale niektóre gatunki, które można było w orchidarium zobaczyć, były naprawdę wspaniałe i fantastyczne po prostu było. I tutaj już takie bardziej klasyczne. Ja w tym orchidarium to właściwie do ostatnich 5 minut już pan kluczami podzwaniał, bo już zamykali, ja nie chciałam wyjść, słuchałam wszystkiego, właściwie te kwiatki, co zrobiłam na zbliżeniu i mogłam całą prezentację o samych orchideach właściwie zrobić. No i opuszczamy Rio, przeniesiemy się właśnie teraz na granicę brazylijsko-argentyńsko-paragwajską. Jest to miejsce szczególne i to, co nas przede wszystkim tam kusiło, to wodospady Foz Iguazu, czy po hiszpańsku nazwane Iguazu, które znajdują się na rzece właściwie na złączeniu dwóch rzeki Parany i Iguazu. I po jednej stronie właściwie rzeki znajduje się Brazylia, po drugiej to, co widzimy teraz, to po drugiej stronie jest Argentyna. Na tamtą drugą stronę też pojechaliśmy, trzeba było objeżdżać to kilkanaście kilometrów, więc właściwie to była wyprawa na cały dzień, ale warto było i gdyby ktoś z Państwa się wybierał w tamte strony, to jest stan Parana, to zdecydowanie polecam właśnie oglądać w tej samej kolejności, w której my oglądaliśmy. Najpierw stronę brazylijską, a potem stronę argentyńską, ponieważ brazylijska jest przecudna, ale argentyńska, jeszcze sami zobaczycie, robi chyba jeszcze większe wrażenie. Wodospady są przeogromne. Takie zdjęcie na pamiątkę spadka. Im bliżej się ich podchodzi, tym oczywiście robi się coraz bardziej wilgotno. No bo niesamowicie gorąco, bo było około między 35 a 38 stopni mniej więcej, plus ta wilgotność. I co było niesamowite, to właśnie ta para i co chwilę można było zobaczyć tęcze. Te wodospady, one są takie jakby tarasowe, że to coś trochę podobnego może jak Kaf w Chorwacji, tylko że w ogromnej skali. I po prostu ilość wody, ilość, ten szum, ten huk tam po prostu, to w pewnym momencie człowiek przyzwyczaja, że non stop jest w takim strasznym huku, przestaje to robić wrażenie, ale po prostu coś niesamowitego. To miejsce robi wrażenie też na Brazylijczykach, którzy często tutaj przyjeżdżają, żeby sobie zrobić ślubne sesje, bo to taka piękna okolica. Wodospady są przeogromne. Zaraz tutaj pokażę zdjęcie, jak jesteśmy wjechali na górę. To właściwie 2-3 piętra między się wjeżdżało windą. Natomiast na jednym z tych tarasów jest zrobiony taki pomost, gdzie się wchodzi prawie że do połowy rozpiętości rzeki. To jest tak zwana gardziel diabła. Mam tutaj taki kawałeczek filmiku, żeby pokazać, jaka to masa wody, jaka to jest siła. Zresztą w drugiej części rzeki, już tak bardziej na granicy brazylijsko-paragwajskiej, znajduje się ogromna tama Itaipu, która wykorzystuje tą masę tej przepływającej wody. I na tej tamie jest elektrownia, która produkuje energię właściwie dla całego Paragwaju i chyba dwóch czy trzech stanów brazylijskich. Właściwie z tej jednej elektrowni tyle energii powstaje. Tam też się wybraliśmy, bo tak jak wspominałam, jestem inżynierem, więc dla mnie to dosyć było interesujące takie miejsce i bardzo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Dopytywałam się nawet o szczegóły konstrukcji. I gdyby ktoś też był zainteresowany, to na tą tamę można wykupić taką krótką, poglądową wycieczkę albo taką rozbudowaną, troszeczkę droższa jest i dłużej trwa, ale można wejść właściwie do środka tamy, do turbin, wszystko sobie tam obejrzeć. Ale to dzisiaj Państwu raczej miałam ochotę pokazać te przyrodnicze ciekawostki. Tam właściwie jak się wejdzie na ten pomost, to jest się totalnie mokrym. O, ja to tutaj, gdzie jestem ja.
ponieważ mieliśmy dużo aparatów ze sobą, więc zakupiłam sobie ten płaszczyk z pięknym logiem, mam go na pamiątkę zresztą, ponieważ musiałam się z tym sprzętem poukrywać. Natomiast to, co tam się dzieje, to jest nie do wyobrażenia. Nie widziałam wodospadu Niagary jeszcze, ale podejrzewam, że w tych okolicznościach przyrody jednak chyba tutaj trochę większe wrażenie może robić, zwłaszcza jak się obchodzi ten wodospad, a chodzi się też takimi szlakami parkowo-dżunglowymi. I tutaj właśnie miejsce, kolejny punkt obserwacyjny, 3 piętra w górę, wjeżdżamy, żeby zobaczyć górę wodospadu. My byliśmy w momencie wiosennym, kiedy dodatkowo mieliśmy takie trochę efekty kolorystyczne, bo dużo mułu też ta rzeka niosła i dlatego takie żółtawe są te cieki. Dużo bardziej te kaskady są takie rozbudowane niż nie wiem, czy dużo bardziej, bo nie widziałam, ale tak jak obserwowałam na zdjęciach, to troszeczkę mniej tej wody normalnie spływa i trafiliśmy na fantastyczny moment. A to, co widzimy tam z tyłu, to już jest strona argentyńska. I po prostu nie sądzę, bo po prostu one się nie spojrzało, to po prostu woda po horyzont i kolejne takie tarasy i kolejne wodospady. Coś wspaniałego jest. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, które w życiu widziałam. Postanowiliśmy właśnie wyruszyć na tą stronę argentyńską i przy okazji jechaliśmy o tą potrójną granicę. To właściwie jest takie rozwidlenie, właśnie złączenie dwóch rzek. Oczywiście musi być też obelisk. I to, co nas uderzyło, to że ta strona argentyńska w porównaniu do brazylijskiej jest o wiele mniej uprzątnięta, trochę tak bardziej jest słońsko i przez to też dużo bardziej ciekawie, przyjemniej i też ma się większy ten kontakt z przyrodą. Chodzi się tam nie po wybetonowanych jakichś takich alejkach, tylko cały czas chodzi się po metalowych, przyroczystych takich pomostach, co mnie trochę przysparzało strachu. Zwłaszcza, że był to cały właściwie labirynt, w którym się chodziło do poszczególnych mniejszych i większych wodospadów, między innymi do Adama i Ewy. Niektóre te wiadukty były pomosty były troszkę mniej bezpieczne, ten akurat z uwagi na to oberwanie jakby błota i przez to, że ta rzeka tak zebrała, akurat był zamknięty. Ale ogólnie trzeba było uważać, jak się rozglądało, to można było różne takie ciekawe zwierzęta zobaczyć i bardzo, bardzo robiły pozytywne wrażenie. I po argentyńskiej stronie te wszystkie, co widzieliśmy na horyzoncie, piękne wodospady, to właściwie się przychodzi tuż nad nimi. Jak się z brazylijskiej strony patrzyło na argentyńską, to można było dostrzec takie mróweczki, że tam coś się rusza nad tymi wodospadami. I to właśnie byli ludkowie. I teraz patrzymy już na tą część argentyńską. I właściwie cały ten spacer nad tymi wodospadami można sobie zrobić wiaduktami. I tak jak mówiłam, chyba piękniejsze jeszcze widoki niż po brazylijskiej stronie. Trochę nie widać na monitorze, ale przecudne tęcze po prostu na każdym etapie. A tam w dole przepaść i dla bardziej odważnych do tej przepaści można podpłynąć na pontonach. My nie byliśmy tak odważni. Natomiast można też podejść do takich największych wodospadów na pomostach. Tutaj ludzie sobie podchodzą pod całą wodę. My też tam zeszliśmy i za chwilę to pokażę. Zeszliśmy kawałek na dół i znowu nam się udało wyjść w dżunglę i tak naprawdę to, gdzie się człowiek nie obejrzał, jakiś szelest, to okazywało się, że tam fantastyczne zwierzaki. I właściwie to Brazylijczycy w ogóle nie zwracali na nie uwagi i przyczyni są do tego. No my tam się strasznie emocjonowaliśmy. Ja się uparłam, że złapię rozwidlony język i się udało. Natomiast w pewnej chwili zauważyliśmy, że takie są dziwne skupiska. Coś tam się ruszało. Okazało się, że to sobie ptaki mieszkają. Takie siedzą sobie gromadami na skałach
co jakiś czas jeden się tam odrywał i coś sprawdzał. I momentami, jak się patrzyłem na te wodospady, to rzeczywiście takie stada, a to nie toperze, czy jakichś takich dziwnych właśnie ptaszków wylatywały, to były te maleństwa. I niesamowite motyle, bo to jednak ta przyroda rozbuchana, więc też cała masa tropikalnych, ogromnych motyli. Ja zawsze w ciepłych krajach chodzę w kolorowej chustce na głowie, bo mam długie włosy i zawsze to wygodniej, więc niestety, albo niestety, te kolorowe moje niebieskie, fioletowe chustki przyciągały motyle i często mi siadały na głowie. Ja się trochę boję motyli, więc to było dla mnie takie dosyć surrealistyczne wrażenie. No i jesteśmy pod tym ogromnym wodospadem. Ja to już mam cała mokra, zresztą widać, że plecak ponownie owinięty, czym tylko się da, żeby nie zamokło. I tam właśnie w dole podpływają sobie łódeczki. Jeżeli mamy trochę więcej czasu, bo część turystów, tak jak się orientowałam, to właściwie przylatuje z Rio samolotem, ogląda te wodospady i ucieka z powrotem, bo to jednak kawał drogi. My do Fossi Iguazu jechaliśmy 2 dni. Z przystankiem w São Paulo. Jechaliśmy autobusem nocnym, dziennonocnym i jechali, ale naprawdę było warto. Natomiast dzięki temu nie mieliśmy specjalnie jakiegoś takiego bardzo mocnego, napiętego harmonogramu, więc mogliśmy sobie trochę więcej tam czasu spędzić. Zresztą jest to chyba najwspanialsze, najbezpieczniejsze miasto w Fossi Iguazu w Brazylii, w którym byliśmy. W Brazylii ja się troszeczkę czułam niebezpiecznie w porównaniu do Azji, natomiast tam w Fossi Iguazu to w ogóle pełen relaks i wspaniałe miasto, wspaniały region. Zresztą w tym regionie bardzo dużo potomków polskich emigrantów z końcówki XVIII wieku mieszka, bardzo dużo polskich nazwisk, więc na przykład gdzieś się meldowaliśmy, czy gdzieś tam coś wypisywaliśmy, jak widzieliśmy, mam polskie nazwiska, to natychmiast byli zachwyceni i opowiadali, że prababcia przyjechała i w ogóle, że oni muszą chodzić do Polski, a niektórzy też byli. Więc naprawdę fantastyczna atmosfera. Natomiast jeśli ktoś miałby więcej czasu, to jest właściwie tuż przy wejściu do brazylijskiej części Parku Narodowego z wodospadami taki troszeczkę komercyjny park ptaków. I my akurat mieliśmy wolne pół dnia, a mieszkaliśmy bardzo blisko, bo sobie taki hostel znaleźliśmy właściwie przy wylotówce z miasta tuż przy wodospadach, więc stwierdziliśmy, że coś się tam wybierzemy. I ja się bałam, że to będzie takie bardziej zoo, ale uparłam się, że chcę zobaczyć te tukany z tymi dziobami wielkimi, no i marzyły mi się te niebieskie papugi Ara Azul, te, o których kreskówka była. No i bardzo chciałam je zobaczyć. Podejrzewałam, że raczej nie zobaczę ich w naturalnym środowisku, więc dla tych niebieskich papug postanowiliśmy się tam wybrać. Okazało się, że takich papug w klatkach jest bardzo niewiele. To właściwie jest taka jedna alejka dla turystów, którzy nie mają ochoty spędzić tam dużo czasu. I właściwie jest alejka, to można sobie popatrzeć na najbardziej kolorowe papugi w tych klatkach. Natomiast jak się pójdzie dalej, to właściwie są ogromne teraria, albo takie ogromne, ogromne klatki, do których się wchodzi, gdzie po prostu normalnie roślinność się znajduje, żeby te ptaki też chyba się nie poatakowały nawzajem, ale po prostu właściwie w pięknych okolicznościach przyrody można je sobie podglądać. Naprawdę niesamowite zwierzaki i udało mi się zobaczyć te moje wymarzone tukany. Ja się przyznam, że ptaków i motyli właśnie bardzo boję, bo kiedyś mnie gęsi się pochłoniły, jak mam mała i mam tylko uraz. Boję się po tym chodzić, ale to chyba też jest trochę wpływ filmu Hitchcocka. No, wyszłam, jak miałam 6 lat i trochę mam taki uraz. Ja się bałam podchodzić do tych tukanów, one do nich naprawdę można było blisko podejść. One były bardzo wesołe, w ogóle, nie wiem, jakieś takie przyjazne. Niesamowite wrażenie, po prostu tak cudowne te stworzonka są, nawet jak ja się ich bałam, to nie mogłam się na nich dopatrzeć. Były też tukany z niebieskimi takimi dziobkami, jeszcze inne niż te, które widzieliśmy w parku Laże wcześniej. No i papugi. Papugi niesamowite, wchodzi się do ogromnych, ogromnych terariów i właściwie one sobie tam mieszkają.
przyzwyczajone też są oczywiście do tego, że ludzie przychodzą, ale momentami bywały agresywne, ale można było spokojnie naprawdę podglądać sobie. I udało mi się zobaczyć właśnie te niebieskie papugi z tej kreskówki Disneya. Przyznam, że tak jak żeśmy mieszkali akurat w tej dzielnicy, w której część tej bajki się działa, to jest tak pięknie architektura odwzorowana, że właściwie oglądaliśmy swoje zdjęcia i tą bajkę i właściwie co do drzwi, co do jakiegoś kamyka, drzewa, tak pięknie jest ta Santa Teresa i Lapa odwzorowane, że coś niesamowitego i bardzo czuć ten taki płynący klimat Rio w tej bajce, a papugi są przecudne po prostu. Ale są ogromne, po prostu pół człowieka właściwie. No i druga rzecz, którą bardzo, bardzo chciałam w tym parku zobaczyć, to były kolibry. W takim ogromnym motylarium mieszkało kilka kolibrów. Spędziliśmy w tym motylarium chyba z 2 godziny, żeby parę zdjęć złapać, zwłaszcza, że to było tak już po południu, było ciemnawo i tak też chyba specjalnie, żeby troszkę tą dżunglę odwzorować. Naprawdę byliśmy zachwyceni, że ich widzieliśmy, chociaż zdjęcia zrobić im było raczej trudno, ale byliśmy tak szczęśliwi, że widzieliśmy te zwierzątka, które 2-3 centymetry, a niektóre jeszcze mniejsze, to jest coś niesamowitego, to tak jakby jakiś duszek po prostu się pojawiał i znikał. Przecudne po prostu. Ale nie wiedzieliśmy, co nas czeka dalej, bo z tymi kolibrami to się okazało, że wcale nie tylko w parku ptaków można je zobaczyć, ale to na sam koniec wyjazdu, że tak mieliśmy taki finał. Natomiast z FOS postanowiliśmy polecieć samolotem, bo ponieważ ten odcinek jechaliśmy 2 dni, to baliśmy się, że gdybyśmy chcieli jechać tutaj w okolicy Salwadoru, to może nam właściwie urlopu nie starczyć. I na miejscu kupiliśmy przelot do Salwadoru z przystankiem w Curitibie, czyli właściwie to były 2 przystanki, bo najpierw w Curitibie, potem w São Paulo, tutaj w tych okolicach i w końcu wyleciliśmy do Salwadoru. Nie polecam, tak jak w Azji, czekać do ostatniej chwili z kupowaniem samolotu na miejscu. Ja jestem szczęśliwa dlatego, że w Azji idę sobie do garażu, który dumnie nazywa się biurem podróży, kupuję bilet za 150-200 zł i lecę ku Azji. No niestety w Brazylii się nacięliśmy. Ja patrzyłam na tanie linie Azur i rzeczywiście te przeloty nie były drogie, takie 200-300 zł, natomiast im bliżej, tym ja tak stwierdziłam, że zrobimy takie quasi. I na miejscu troszkę się sparzyliśmy, bo okazało się, że lot, który mieliśmy zaplanowany tak gdzieś w głowie, chcieliśmy polecieć do Amazonii. Lot, który jeszcze parę tygodni wcześniej kosztował 350-400 zł, nagle okazało się, że kosztował 2,5 tysiąca zł. Czyli kosztował prawie tyle, co nasz przelot z Polski do Brazylii z powrotem. I to tanimi liniami, więc niestety, ale chcieliśmy, że Amazonii chyba tym razem nie zobaczymy. I za późno dowiedzieliśmy się, że jest coś takiego jak pas lotniczy w Brazylii. Się kupuje za około chyba 3 tysiące taki otwarty bilet na 5 odcinków. Wtedy można sobie latać i następnym razem tak zrobimy. W zależności chyba też od linii lotniczych, ale tak jak patrzyliśmy, to około 3-4 tysięcy. Tak, na 5 odcinków, ale to też zależy oczywiście od dolara i można też czasami, widziałam w promocjach, że jeszcze taniej, ale to też zależy od tego, jak sobie planujemy tą podróż. Nam się udało ostatecznie kupić ten lot z FOS do Salwadoru za bodajże chyba niecałe 400 zł w jedną stronę. Stwierdziliśmy, że szkoda nam po prostu czasu i lecimy. Przejdziemy do Salwadoru. Salwador to jest miasto, do którego przyjechali pierwsi kolonizatorzy z Portugalii. I oni wyszedli na tej plaży, rozbili tam te pierwsze namioty i to właśnie to jest jedno z tych pierwszych miast. Dlatego ono bardzo architekturą przypomina Portugalię. Salwador słynie też z tego, że na głównym rynku na starówce był kręcony teledysk Michaela Jacksona do piosenki They Don't Care About Us. My żeśmy w ogóle tego nie wiedzieli. Po prostu, może coś tam się spisałem, ale zupełnie
nieświadomie wysiedliśmy w tym Salwadorze i wszędzie Michael Jackson na tym balkonie, to się on tam też śpiewał, tańczył. Jest to miasto szczególne, bo tutaj bardzo silnie jeszcze funkcjonuje kultura afrykańska, czyli ci niewolnicy, którzy byli przywożeni, oni zachowali bardzo dużą odrębność i właściwie te dzieciaki, które z Michaelem Jacksonem tańczyły, grały na bębnach, to jest właśnie przejaw działalności, która ma takiej organizacji OLODU, która ma za zadanie zachować tą spuściznę afrykańską. Jest bardzo, bardzo dużo właśnie takich ludzi, bardzo wysokich, bardzo ciemnych, którzy wyglądają na takie, jak Afrykańczycy. Nie wiem, trudno powiedzieć, z którego kraju, ale bo to już też się troszkę pomieszało. Więc jest to takie dziwne miasto, pomieszanie trochę Brazylii, trochę Afryki, ten ogromny kult Michaela Jacksona i mnóstwo staroportugalskiej architektury, kościoły w Azulejos i w ogóle przepiękne, złote okolice. Dla nas to był tak naprawdę przystanek, żeby pojechać bardziej na zachód, ponieważ Stanie Bahia jest przepiękny, słynny taki z widoków Park Narodowy Chapada Diamantina. I stwierdziliśmy, że skoro nie jedziemy jednak do Amazonii, to był nasz jakby drugi cel, taki, jeżeli chodzi o góry, jeżeli chodzi o przyrodę. Jest to stan niesamowity, bo wyschnięty na pieprz, tam podobno kilka lat w niektórych miejscach nie padał deszcz, ale oni sobie radzą, więc starają się tą ziemię nawadniać. Natomiast momentami to można stwierdzić, że to jest po prostu pustynia i roślinność wysuszona na pieprz. Czerwona ziemia, szare, suche gałęzie, to jest bardzo, bardzo taki widok, który wszędzie nas właściwie otaczał, ale i do tego upał. Upał prawie po 40 stopni, ale w suchym środowisku inaczej już niż w tych parkach, więc troszkę mniej trudny do zniesienia. Konrad w kasku, bo akurat w tym miejscu schodziliśmy do takiej jaskini, gdzie można było podziwiać, no wiadomo, różne formacje skalne, ale też niesamowite podwodne jeziora. Oni mają fisia po prostu na punkcie takich jaskini, gdzie wpada niebieskie światło. Ja dalej będę miała parę zdjęć też takich. Natomiast to właśnie jak tam funkcjonują ci ludzie, to trudno sobie wyobrazić. To troszkę nie widać, ale to jest jedno właśnie z takich podziemnych jezior. To zdjęcie robiłam na długim czasie, więc troszeczkę jest rozjaśnione w stosunku do tego, co rzeczywiście można zobaczyć. Ale w bardzo wielu takich jaskiniach z przepiękną niebieską wodą, one często są właśnie nazwane azul albo jakieś poso azul, czyli niebieska woda, niebieskie źródło, coś fantastycznego. Nie, to jest spadające przez szczelinę światło, tylko na długim czasie po prostu troszeczkę się bardziej rozjaśniło. Niektóre mają zrobione takie jakby okienka, czy one naturalnie powstały i w określonych porach roku są takie miesiące, gdzie bardzo to światło wpada w postaci wiązki i są takie niesamowite jakby laserowe trochę efekty. My byliśmy o innej porze roku, gdzie światło przypada pod innym kątem i tego ugięcia, tej interferencji, tej dyfrakcji niestety nie widzieliśmy, ale niesamowite rzeczy. Są też przepiękne miejsca, gdzie są czy jeziora, czy rzeki. Tuż obok tego naprawdę wysuszonego na pieprz terenu mogą znaleźć takie przyjemne, piękne miejsca, w których też bardzo popularne snorkowanie. Natomiast pojechaliśmy w taki region tego parku. W ogóle to jak się przyjedzie do tego miasta Lençóis, w którym my obraliśmy jako bazę, i to jest taka właśnie baza dobra na wypady, bo jest na granicy samego tego parku, to właściwie okazuje się, że trzeba kupić jakieś tam wycieczki. Te wycieczki nie są drogie, natomiast jeździ się w kilka osób jakimś jeepem i w bardzo, bardzo odległe miejsca tego parku. I my tak się zdziwiliśmy, kurczę, to trochę tak naciągają, że tu jedna wycieczka, jakby tylko nie mogli za bardzo razem zrobić. Ale rzeczywiście do tych miejsc najpiękniejszych to się czasami jechało 3-4 godziny jeepem.
oglądało się te okolice i się wracało przez tą pustynię. I rzeczywiście zastanawialiśmy się, czy samodzielnie, czy z jakimiś tam poznanymi ludźmi, nie wnajdź samochodu, ale to po jakich kamieniach i po jakich drogach oni jeździli, to po prostu niesamowite jest. Podziwiam tych kierowców, bo momentami to było ciężko, więc bez napędu na cztery koła to nie dałoby rady, więc zdecydowanie polecam właśnie, żeby tak po prostu się zgłosić do jakiegoś takiego punkciku. Oni po prostu rano zbierają ludzi przypadkowych, ale zazwyczaj są to fajni zainteresowani podróżami i przyjadą ludzie, więc naprawdę to też fajne towarzystwo nam się bardzo trafiło. I jedzie się właśnie w jakiś taki punkt, czy do tych podziemnych jezior, czy tak jak tutaj my żeśmy pojechali na taką rzekę, po której się pływa łódkami. Trochę żeśmy tam wiosłowali, ja wybierałam wodę, bo łódki przeciekały, więc właściwie mało zdjęć porobiłam w czasie tego rejsu, bo no to wybierałam wodę z tej przeciekającej łódki, jednocześnie aparat trzymałem gdzieś nad głową, ale było niesamowicie. Okolice piękne, po prostu w rozbuchanej dżungli takie kanały, które nam osobiście bardzo przypominały to, co pamiętamy z Indii, z Kerali. Jest takie miejsce Backwaters w stanie Kerala, blisko Koci, gdzie też się pływa łodziami po kanałach i to jest niesamowite. Z tym, że przepływanie tym czółnem przez te zarośla to coś wspaniałego. Też można było ponownie zobaczyć te wszystkie stworzonka, motyle, ptaki, jeśli one były na wyciągnięcie ręki. Można było spotkać też lokalnych ludzi, którzy nie wiem, co tutaj robili, ale chyba łowili rybę. No i wpływa się też w takie bardziej dżunglowate przesmyki. I my tutaj właściwie płynęliśmy parę godzin, pływaliśmy po tych kanałach, aż dopłynęliśmy do takiego dziwnego miejsca, gdzie ta rzeka tworzy takie baseny, się śmieliśmy, że to takie jacuzzi trochę, bo to takie głębokie niecki. I woda jest brązowa. I ten kolor wody wynika z tego, że są jakieś związki humusowe, jakieś takie roślinne. To nie są od skał kolory, tylko właśnie od roślinności. I oni twierdzą, że ta woda ma zdrowotne, różne takie właściwości na skórę i że wspaniała jest. No specjalnie chyba takich bardzo kłopotów nie miałam, ale też mi nic się po tym nie działo, żadnego uczulenia pręgorza nie miałam. Ale niesamowita sprawa, tam też były ogromne brązowe wodospady. Lokalni chłopcy nurkowali, skakali na główkę, co my tam patrzyliśmy też na to, że normalne, ale oni znali te tereny. Ale niesamowita sprawa, niesamowita. No i ta rzeka potem właśnie z tych wodospadów przechodzi w takie kanałki, którymi myśmy pływali. No i jak wracaliśmy, to już trochę w tym upale i w tylu godzinach na słońcu trochę przysnęło. Okolczyki mam właśnie od tych Afrykańców z Salwadoru. Dla nas ogromna niespodzianka, bo trochę nam się wydawało, że te zdjęcia, które gdzieś tam w internecie widzieliśmy, to jest przesada taka, że tam podkolorowane i tak dalej, ale po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że znajdujemy się chyba nie w tej Ameryce, w ogóle gdzieś w jakimś innym miejscu, bo widoki niesamowite, które... O, tutaj Konrad się spina, on zachwycony, w ogóle śmigał. Ja w międzyczasie zacieśniałam paski w sandałach trekowych, bo się bałam, że spadnę, a wchodziliśmy na górę, która paręset metrów miała właściwie takiej wysokości względnej, więc to niesamowita sprawa była. Tam niektórzy trochę z ciśnieniem już mieli dziwne jazdy. Natomiast ja z plecakiem w trekowych sandałach, też potem się ubrałam cieplej, jakby mi się pod nie zrobiło, ale razem z nami wchodzili turyści z Brazylii i oni, słuchajcie, wchodzili w klapkach tych japonkach na górę. Po prostu jak ja patrzyłam, rodzina, dwoje rodziców i trójka dzieci w wieku 3 do, nie wiem, 10 lat i wszyscy w tych japonkach, hawajanach, to po prostu mi się słabo rodziło, ale oni jak kuzice w tych piankowych klapkach sobie świetnie tutaj rodzili. Widoki niesamowite. My tam byliśmy już takim na samym szczycie popołudniem, więc wspaniałe kolory, bo co 5 minut się zmieniały kolory. I naprawdę momentami to Wielki Kanion to przypominało, ale zupełnie inny kolor.
No i po tych burkach, jak się wejdzie na któryś, to jest tak naprawdę płasko i tam już można chodzić, chociaż ja w swoim lekkim przestrzeni troszkę tam się bałam, ale dał radę. Natomiast zostaliśmy tam trochę do wieczoru, trochę zaszarżowaliśmy, bo właściwie schodzić po obcych, nieznanych górach koło zachodu słońca, to troszkę może to było przegięcie, ale nie mogliśmy się powstrzymać i chyba jeden z najpiękniejszych zachodów słońca wtedy widzieli w tych kanionach w Przepadzie Diamantnej. Cudowne miejsce. Czyli z Salwadoru około 300-400 km w bok i mamy tą miejscowość Les Sols, z której po parku tak naprawdę możemy sobie jeździć i odkrywać te rzeczy. I stwierdziliśmy, że dobra, kupujemy jeszcze ten bilet drugi za 300 zł i lecimy na skróty do Rio de Janeiro, czyli wróciliśmy do Salwadoru nocnym autobusem, samolotem przylecieliśmy sobie do Rio. Chcieliśmy nawet jechać lądem, mieliśmy taki plan, żeby tutaj trochę pojeździć wybrzeżem, ale przestrzegali, że tam jest bardzo niebezpiecznie, że może niekoniecznie, a że aż takich pięknych, widokowych miejsc to tam nie szczególnie. I postanowiliśmy, że wrócimy do Rio i mieliśmy takie 3-4 dni jeszcze jakby zapasu, których nie zmarnowaliśmy dzięki temu, żeśmy przelecieli też z Foz do Salwadoru. Patrzyliśmy, to nawet kosztowo to wychodziło podobnie, czyli dwa takie autobusy, bo nie dało się polecieć bezpośrednio, czyli nie dało się przejechać bezpośrednio autobusem do Rio, trzeba było to robić z jakimś takim przystankiem gdzieś albo w Victoria, albo Belo Horizonte, albo w ogóle gdzieś tam próbować jeszcze przez Brazylię jechać. Więc jeżeli chodzi o koszty, to wychodziło podobnie, czyli takie te dwa autobusy są dosyć drogie w Brazylii, wyszłyby na 100-400 zł, więc widzieliśmy, że przelatujemy, a dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu. Ale co nas jeszcze kusiło, i to było takie trochę, bardzo chcieliśmy przelecieć lokalnymi liniami i wylądować w Rio, bo wtedy ląduje się na zupełnie innym lotnisku, nie na międzynarodowym lotnisku, które się znajduje jakieś tam 80-60 km od miasta, tylko na lotnisku maciupeńkim, na malusieńkiej sztucznej wyspie, gdzie pasy to są długości startowe chyba 1/3 naszych pasów i się po prostu maciupeńkim samolotem ląduje prawie że przy Pałacuka. I to lądowanie było niesamowite. Z Rio postanowiliśmy pojechać sobie małym busikiem do takiego miejsca, którego ja się bardzo bałam, bo słyszałam wiele o tej wyspie Ilha Grande, czy tak jak mówią Brazylijczycy Ilha Grande. Bałam się, że ponieważ wszyscy mówią, że to jest pięknie, że koniecznie tam trzeba jechać, że będzie zatrzęsienie turystów, że będzie zadeptane i że to będzie w ogóle jeden taki cyrk. Okazało się, że moje obawy były zupełnie bezpodstawne, bo po pierwsze byliśmy poza sezonem, byliśmy wiosną, czyli po brazylijskich piłkarskich tych zawodach w Pucharze, a jeszcze parę miesięcy przed karnawałem, więc turystów nie było specjalnie dużo i nie mieliśmy też w ogóle problemu, żeby znaleźć nocleg tak po prostu od ręki. Wysiedliśmy na wyspie i poszliśmy do pierwszego hostelu, który mieliśmy w przewodniku Lonely Planet, tam nie było miejsc, weszliśmy do drugiego, jeszcze piękniejszego i nie żałujemy. I tam były miejsca i to w ogóle jedno z najtrudniejszych miejsc, jakich w życiu nam się udało wynocować. To jest widok z naszego balkonu, prosto na dżunglę. Bo to uroczy taki pensjonacik, taka trochę hacjenda, prowadzona przez urocze starsze małżeństwo, które słowa nie mówiło po angielsku, ale jakimś tam łamanym moim włoskim, pomieszanym z pojedynczymi znanymi hiszpańskimi słówkami i to, czego już się nauczyliśmy przez kilka tygodni w Brazylii, udało się wynająć pokój, ustaliliśmy cenę, dostaliśmy hasło do Wi-Fi, więc w ogóle genialnie. I się okazało, że jeszcze mamy śniadanie. Ten taras to normalnie to był taki taras do polegania. Było mnóstwo podów i się siedziało i też dosyć ciekawymi ludźmi mieszkaliśmy, bo była dziewczyna na przykład, co od kilku miesięcy podróżuje po Ameryce Południowej, a pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Było też jakieś francuskie małżeństwo, byli tam jacyś ludkowie.
pokoików raptem było 5 może w tym pensjonacie, więc nie było tłoku, natomiast była bardzo przyjemna atmosfera. I rankami ta pani przyrządzała przepyszne śniadanie, ale największym chyba bonusem, oprócz tego, że mieliśmy wspaniały widok na, bo to właściwie już wysunięty głęboko w dżunglę, jeden z ostatnich domków w ogóle takich wciętych w dżunglę, to było to, że mieliśmy bardzo fajne towarzystwo i przy każdym posiłku towarzyszyły nam kolibry. I tak jak chcieliśmy te 3 godziny, żeby złapać jakiegoś tam ptaszynę w krzakach, bez ruchu w ogóle obserwując, to się okazało, że po kilkanaście tych koliberków tutaj przylatywało i trzeba było pilnować, żeby nam nie podjadały jakieś, nie wiem, herbaty słodkie czy coś, bo one bardzo lubią wodę z cukrem i właśnie to są takie typowe polidełka. No i to jest właśnie nasz domek. Alejka, którą się dochodziło. I tak naprawdę jakby się poszło trochę bardziej w górę, to już można było wchodzić na trekking po tej wyspie. Co jest szczególnego w tej wyspie Ilha Grande? To, że na niej w ogóle nie ma ruchu samochodowego. Są na niej chyba 4 całe wehikuły. Wóz strażacki, chyba wóz pocztowy, wóz policyjny i jeszcze jeden jakiś, nie pamiętam jaki. W ogóle zakazany jest ruch kołowy i jeżeli ktoś nie ma siły nieść swojego plecaka, to się właściwie wysiada z promu prosto na piasek, nie ma w ogóle prawie żadnej przystani. Jest tam dalej taka przystań, ale pierwszy przystanek się w ogóle wysiada normalnie na takiej wyspie na plaży i się wchodzi w bok i się szuka z jakiegoś tam hoteliku. Jak ktoś nie ma siły nieść swojego bagażu, bo oczywiście były też Angielki z wielkimi walizami na kółkach, które po plaży nie dało rady, no to są takie małe wózeczki, które pan sobie prowadzi, jakby ciągnie i te bagaże jadą na tych wózeczkach. Wyspa w ogóle cała jest parkiem narodowym. Praktycznie poza tą jedną osadą Vila de Abrão, to wszystkie te tereny to jest park. Jeszcze może kilka takich prywatnych domków po drugiej stronie wyspy. I cała wyspa pocięta jest szlakami trekkingowymi. W ogóle na tej wyspie kiedyś się znajdowało więzienie, które kilkanaście lat temu zostało zlikwidowane. Więzienie i szpital jakiś tam zakaźny. I ruiny tych budynków można jeszcze obejrzeć gdzieś tam właśnie w dżungli, pozarastane. Ale tak to właściwie są 2 wioseczki, Vila de Abrão, to jest taka ogromna wioska i po drugiej stronie takie maciupeńkie. I chodzi się takimi szlakami przez totalną dżunglę. To już w ogóle to był taki hardcore totalny, że momentami to trzeba było się przez kwiaczory przedzierać. My raz poszliśmy jednym szlakiem z GPS-em. Wiedzieliśmy, że jest szlak, ale gdybyśmy tak naprawdę nie odnajdywali jakichś małysieńkich drogowskazów, to trudno było się zorientować, że to jest szlak. Przewróciło się drzewo, nie dało się przejść, jakieś krzaczory i po prostu absolutnie trzeba było jakimś łukiem na paręset metrów okrążać te krzaczory i te jakieś kolczaste rzeczy. I znowu te bambusy, które mnie tam... Ja nie mogłam się nadziwić, że do tej pory trudno mi uwierzyć, że tam tyle tych bambusów jest. I się podróży, chodzi właściwie od punkciku do punkciku, który gdzieś tam jest na mapce zaznaczony, a to wodospad, w którym się można kąpać, a to jakaś cudna zatoczka, a to punkt widokowy. I w paru miejscach, takie właściwie dookoła tej wyspy, są zaznaczone piękne plaże. I my sobie do tych plaży właściwie takie kilkunastokilometrowe szlaki żeśmy robili po całej wyspie. Chodzili i docieraliśmy. Wyspy o tej porze roku prawie że bezludne, bez w ogóle jakichś tam turystów. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na taki właśnie kilkunastokilometrowy szlak, to jedyną opcją jest po prostu wynająć motorówkę i opłynąć całą wyspę i sobie wysiąść na takiej plaży. One są niesamowite po prostu, bo to zupełnie tam żyją sobie w takim innym tempie. I wspaniałe po prostu okoliczności przygody. Właściwie to czasami jakieś... To była jedna z najpopularniejszych plaż, to było kilka osób wtedy. No i różne zwierzątka po raz kolejny właśnie można było zaobserwować. Jak się chwilę posiedziało spokojnie, to naprawdę sama przyroda przychodziła do człowieka.
i jednej takiej eskapady doszliśmy właśnie na plażę, okazało się, że już jest późno, a zaczął właściwie popadywać deszcz i sobie wróciliśmy motorówką. Właściwie tu zapaliśmy stopa motorowego i nas jacyś Państwo podwieźli. I tutaj chciałam Państwu podziękować za tą dzisiejszą Waszą obecność i Wasze zdrowie. Jakby ktoś zastanawiał, czemu mamy taki dziwny adres btth.pl, to taki skrót trochę od byłej tu Tony Halik. Moi rówieśnicy wszyscy wiedzą, kim był Tony Halik. Ci młodsi, bo już mój brat trochę mniej, aczkolwiek on czasami ze mną oglądał. To był taki podróżnik, który odkrył bardzo dużo miejsc, zwłaszcza w Ameryce Południowej, ale też Środkowej, że on miasta Inków razem z żoną odnajdywał. I tak naprawdę jak wymyślaliśmy nazwę naszego bloga, chcieliśmy, żeby ona była taka troszeczkę z jajem, ale też żeby coś tam było takiego, że to jednak trochę na poważnie. No i tak stwierdziliśmy, że sobie nazwiemy, czyli przerobimy napis, który za naszych czasów ludzie ryli na ławkach w każdym miejscu. I właśnie tak to powstało, więc gdyby ktoś się zastanawiał, nie jesteśmy jego wnukami ani żadną rodziną, ale dosyć z takim... Ale kontynuujecie tradycję. Staramy się. Jak długo byliście? W Brazylii byliśmy równo 4 tygodnie. I właśnie troszeczkę czasu żeśmy zaoszczędzili na tych przelotach. Natomiast następnym razem, jakbyśmy jechali, to też chyba na krócej, to jeżeli ktoś planuje na krócej, to zdecydowanie więcej niż Rio, São Paulo, Salvador, czy ewentualnie krótki przelot tam do Foz do Iguaçu, to jest max. Po prostu odległości są tak wielkie, że my tego troszeczkę nie doceniliśmy, że to jak mnie kusiło, żeby pojechać na przykład do Brazylii, do stolicy Brazylii i okazało się, że ponieważ tam jest tylko jakieś tam, nie wiem, 3000 kilometrów i byśmy musieli jechać, a nie ma pociągu, bo pociągi w Brazylii są w ogóle, albo ich nie ma, albo ich prawie nie ma, więc żeby musieliśmy jechać 2 do 3 dni, to stwierdziliśmy, że no dobrze, to ja ten beton tym razem może odpuszczę, zobaczę sobie kiedy indziej. Natomiast zdecydowanie polecam, żeby kupić właśnie ten taki bilet, ten pas lotniczy, bo te odległości są przeogromne. To człowiek patrzy na mapę, chciałby tu. Tak się wczuliśmy, że po Indiach, po Chinach, to tutaj sobie pojeździmy, ale tak naprawdę jak potem przyłożyłam sobie mapę Polski do mapy Brazylii, to jest właściwie 1/4 kontynentu. To w ogóle... No i tak. Byliśmy we wrześniu. To już właściwie może 2-3 dni popadało, ale to były takie krótkie, ulewne deszcze, trochę podobnie jak monsun w Azji. Także na przykład popadało rano, no i po południu już można było iść zwiedzać i tak naprawdę z tymi chmurami to chyba to Rio jeszcze bardziej nam się podobało niż takim czystym, niebieskim niebem, bo te dalsze plany właśnie tych górek tam na horyzoncie to są po prostu przecudne. W ogóle to wyglądało jak efekty specjalne w kinie. No, trudno było uwierzyć w to, na co się patrzę. A to tylko z komórki, z tego akurat to jedno zdjęcie. To pierwsze zdecydowanie, jeszcze może do niego wrócę. To już z aparatu trochę bardziej daje efekt. To jest już po sezonie, tak? Znaczy tak naprawdę to dla nich wysokim sezonem jest okres karnawału. Wtedy jest najcieplej, wtedy na pewno nic nie popada, no i wtedy jest karnawał, samba i w ogóle za na kiju. My jakimiś takimi strasznymi posunętami samby nie byliśmy, a tak naprawdę skusił nas do Brazylii w tym momencie tani bilet, który się pojawił. Zapłaciliśmy około 2500 zł w obie strony. I to też chyba najdłuższy lot w moim życiu, bo tak jak na przykład lataliśmy do Stanów, to człowiek, o dobra, już wsiadamy, a tu samolot zakręcił i teraz lecimy drugie tyle w dół. Po prostu jak zobaczyłam w Brazylii, to już dolatujemy, a potem okazało się, że jeszcze 5 godzin. Przesiadkę mieliśmy właśnie nie w Stanach, tylko w Holandii, w Schiphol. I prosto... Tak. Jak długo? Chyba 11,5 godziny. No.
no wiadomo, jak nad oceanem trochę wolniej, potem już jak wleciał nad kontynent, to już trochę przyspidował. Ale jeszcze nad Brazylią się bardzo długo leciało, ja jeszcze nie mogłam doczekać za tak daleko. Ale dosyć komfortowy lot i co ciekawe, jak przylatywaliśmy nad równikiem, to pan kapitan z trójzębem przyszedł i zrobił nam chrzest. Z pluszowym trójzębem dźgał w poszczególnych. Leciliśmy KLM-em. Trochę sfatygowany samolot, nawet w powrotną stronę to bardzo sfatygowany, ale dosyć komfortowo i bez problemu ten lot przeszedł. A jakie są koszty za Azji albo do Zachodu? To jest właśnie trochę kłopot z tym, bo my żeśmy nie docenili Brazylii, że jest taka droga. Bo znajomi podróżowali po Argentynie, po Peru i właściwie mówili, że są porównywalne koszty do Azji, do tych tańszych krajów Azji. Natomiast w Brazylii, zwłaszcza w Rio, jest dosyć drogo. Właściwie taniej niż za 200-300 zł noclegu za dwie osoby, to nie byliśmy w stanie znaleźć. I to w tym też liczę w hostele. Natomiast te hostele zawsze są ze śniadaniami i te śniadania są fantastyczne. Świeża papaja, 3 rodzaje soków, ananasy, ciasto z ananasem. Tak, bardzo. Właśnie jeżeli chodzi o wegetarian, to absolutnie niesamowite wrażenia. W ogóle taki awokado w supermarkecie, na przykład za 5 zł można było kupić. Ja kupiłam taki awokado, no więcej jest tam. Ale jeżeli chodzi... Jedzenie w sklepach nie jest drogie, natomiast jedzenie w restauracjach jest pierońsko drogie. I to właściwie zastanawialiśmy się, czy to nie jest jeden z najdroższych krajów, w których byliśmy. Gdzie chcieliśmy... Lunch w restauracji takiej ładnej, no to będzie porównywalny do naszych drogich restauracji, czyli za dwie osoby około 200 zł, 100 do 200 zł. Natomiast jest jeszcze jeden fajny patent, tylko że to w godzinach takich przedpołudniowych jest taki bufet na wagę. I wchodzi się do takich kantynek, które dosyć wyglądają jak stołówki firmowe i często też stołówki firmowe, gdzie po prostu mamy cały rząd mięsek, owoców, sałatek, różnych rzeczy. Nakładamy sobie na talerz i to na wagę przychodzimy i to zważone. I wtedy taki posiłek około 30 zł wychodzi. Znaczy 30 przy wypasie, bo ja wiadomo, wszystkiego chciałam po trochę spróbować, więc czasami trochę przeginałam. Natomiast takie rzeczy jak ich pieczywo, czy takie słodkie bułeczki, no to są fantastyczne. I przekąski uliczne można też całkiem niedrogo kupić. Natomiast jest. Na przykład w Salwadorze, na tym placu, gdzie Michael Jackson tańczył, to jest kilka takich stoisk, które właściwie są już kultowe. I to ta sama gruba pani, którą widziałam w programie u Tonego Burdena albo coś tam siedzi. I u niej to samą przekąskę, te same słodycze mogłam spróbować i ona codziennie przychodzi, codziennie tak samo i to jest chyba niezmienne. To jest piękne, że to w ogóle ona jeszcze tam od 20 lat codziennie przychodzi na tym samym schodku i sprzedaje te przekąski, więc można próbować. Natomiast jeżeli mamy faktycznie ochotę spróbować takich typowych potraw, jak feijoada, czyli to słynne mięsko, no to właśnie musimy liczyć, że to będą dosyć drogo będzie. Nie, oni jedzą w tych jadłodajniach, właśnie takich tych bufetach. Oni to nazywają bufet libra, czyli co tam sobie wymarzysz, wolność, stołku, swindomku i tak. Natomiast tak w restauracjach to raczej już bardziej ta bogata klasa. Czy... No, ale z tym bezpieczeństwem? Spotykaliście samotnych turystów, jakieś kobiety? Spotykaliśmy. My też, żeby trochę oszczędzić, no to w większości mieszkaliśmy w hostelach, a nie w jakichś hotelach. I spotykaliśmy samodzielnie podróżujących facetów na pewno, kobitki zazwyczaj parami, chociaż to ta nasza znajoma, którą poznaliśmy z Afryki, no to ona mówi, że ona już wszędzie tutaj jeździ po Ameryce Południowej i nic jej się nigdy nie działo, że miała może ze dwie takie akcje, ale normalnie z laptopem, z aparatem jeździ i zazwyczaj się wszystko udawało. Natomiast muszę przyznać, że ja się czułam tam trochę niebezpiecznie, zwłaszcza w Bahi, czyli w tym stanie, gdzie są ci potomkowie, gdzie są ci dawni Afrykanie. To było na mapie, zaraz wrócimy. Tam przy tym parku skalnym.
sekundkę. W stanie Bahia, czyli w połowie właściwie już do północy. To tutaj rzeczywiście w tych okolicach, w Salwadorze. Natomiast Lençóis spokojnie, w ogóle tam też luz totalny. W Salwadorze troszeczkę było niebezpiecznie. I tam też, ja nie wiem, czy oni to trochę kreują, trochę przesadzają. W każdym razie straszą turystów, że może ich ktoś napaść, żeby nie wychodzić z dokumentami, z większą ilością gotówki na miasto, żeby zostawiać. Troszkę się tam czułam nieswojo. Tak jak w Azji, nigdy nie bałam. Nawet w jakichś takich przykrych sytuacjach to dawało radę i na ogół to ja nakrzyczałam na Hindusów czy Chińczyków i oni... Wiadomo. Tupnęłam nogą dokładnie, natomiast tutaj trochę się tak obawialiśmy. Rzeczywiście nie, wieczorami nie wychodziliśmy z aparatami, ewentualnie z telefonem. I tak jak zawsze, wszystkie dokumenty mam przy sobie, to tam w Brazylii żeśmy zostawiali jednak rzeczy w hostelu. Chodziliśmy po Rio. My w ogóle mieszkaliśmy bardzo blisko faweli, bo mieszkaliśmy w tak... To śmiesznie to zabrzmi, bo mieszkaliśmy w bardzo luksusowej dzielnicy starych will i w jednej z tych willi gościu zrobił sobie właśnie hostel, wyremontował dom. On nawet powiedział, że to jest rodzinny dom po jakichś tam dziadkach. Wyremontowali ten dom, wspaniały hostel z małym basenikiem, z przepięknym widokiem na Rio. Nie na tą część sportową, tylko na drugą, na centrum. Natomiast wszystko tam było na prąd, na domofon, w ogóle z ulicy, oni się barykadują strasznie. I też właśnie, wylądowaliśmy w Rio, ja trochę z takim strachem, bo tydzień wcześniej naszych znajomych, którzy akurat byli, co prawda w Ameryce Środkowej, ale napadli z maczetami na rowerach i w ogóle ich, no przykra sprawa, nic im się nie stało, ale okradli ich równo z paszportów, z wiz amerykańskich, bali się, że w ogóle nie wrócą do domu. Więc po tym, co ja tam wyczytałam, że oni tam w ogóle policja tego, że ich napadli, pobili tymi maczetami, to ja trochę miałam takiego cykora, jak przyjechałam. Więc pierwsze dni, jak wyszliśmy na Rio, ja z tym aparatem w plecaku, to wyrwałam aparat, ja z nim się chowałam. Po prostu to normalnie jakimś takim trochę, no, w takiej traumie. Ale jak już wróciliśmy po całej tej podróży, to w tym Rio to mi się wydawało, że jest luźno. Poza Ipanemą, poza tymi najsłynniejszymi plażami, gdzie rzeczywiście podjeżdżają na rowerach, na rolkach, wyrywają, ale to właściwie na każdej promenadzie, to tak naprawdę to nic żadnej takiej sytuacji nawet podejrzanej nie mieliśmy. Natomiast w Salwadorze miałam wrażenie, że z bram, z tych domków gdzieś tam nas obserwują i że tak jesteśmy na muszce trochę. Ale co działa na korzyść turystów i nas też między innymi. Tak jak powiedziałam, ta część tutaj na południu, czyli stan Parana i później jeszcze głębiej, to są rejony, w których mieszka bardzo dużo potomków Polaków i Niemców. I tak naprawdę w Rio to w ogóle był już totalny miszmasz. Można było zobaczyć ludzi, którzy wyglądają na rasowych, blondasków z Niemiec, czy ze Skandynawii, wysokich, z niebieskimi oczami. I to byli Brazylijczycy. Oni po prostu są tak przemieszani, że i ubrani są przeróżnie. Od afrykańskich, po nowoczesne, po jakieś skejtowskie ciuchy, po jakieś punkowe też różne takie ubiory. Więc dopóki się głośno nie mówi po polsku, to tak naprawdę trudno jest odróżnić, kto jest Brazylijczykiem, a kto nie jest. I naprawdę oni też bardzo czuć ten podział na klasy, że są ludzie biedni, są ludzie trochę mniej biedni, jest klasa średnia i bardzo, bardzo bogaci. I tak naprawdę oni się barykadują jedni, no bogaci się totalnie barykadują, klasa średnia się barykaduje. Na biedota mieszka w tych fawelach. My mieszkaliśmy właśnie w tej dzielnicy z willami i tak naprawdę za torami, za taką przepaścią była już fawela, więc można było ją zobaczyć i nie, stwierdziliśmy, że to, że nawet nie o to chodzi, po prostu nie uznaliśmy, tak samo w Mumbaju nie poszliśmy do slumsów na wycieczkę i tak samo w Rio nie poszliśmy do faweli, bo nie uważam tego za odpowiednie, uważam, że ci ludzie
żyją w tej wiedzy i ja nie będę sobie robić trochę z nich takiego zoo. Nie będę z aparatem tam świeciła. Zresztą to trzeba by pójść na organizowaną wycieczkę, tak żeby nie dostać w łeb. I no po prostu absolutnie nas to nie korciło. Uważam, że to jest kiepska sprawa chodzenie i płacenie jakichś kilkudziesięciu dolarów czy kilkuset dolarów za to, żeby tam pójść i pooglądać tych ludzi trochę jak małpy na drzewach. To woleliśmy te małpy obejrzeć, szczerze powiedziawszy, w swoim naturalnym środowisku niż ludzi w kiepskich warunkach. Zwłaszcza, że sporo żeśmy rozmawiali z ludźmi i w hostelach i z tam jakimiś kierowcami. Fajne było to, że sporo ludzi naprawdę mówi tam po angielsku. I oni mówili, że ci ludzie mieszkający w fawelach, oni są naprawdę w kiepskiej sytuacji, że oni często nie mają papierów, nie mają szansy na lepszą pracę, mają też nieodpowiednie czasami nazwiska, nie mają prądu, próbują kraść ten prąd z tych słupów, ale ci ich odcinają i właściwie to jest taka przepychanka między rządem a między nimi, że to nie jest wcale takie, że oni tam żyją beztrosko, niby tak na luzie, tylko wcale tam się dobrze nie dzieje. I właściwie Brazylijczycy bardzo byli negatywni do prezydenta, pani prezydent, do rządu i w ogóle. No to aż tak się nie orientuję, więc nie wnikałam w ten światek, więc też nie chcę jakichś takich fałszywych, nieprawdziwych prognoz. Tak, czy są boiska, tak, są boiska i oni tam jakoś sobie, ale widać, że ci gangsterzy też trochę kontrolują mimo wszystko te restauracje, te okolice, więc też nie można tak wyluzować się totalnie, trzeba się troszeczkę pilnować. Około 1000-1100 około. Tylko, że to tam dosyć płasko jest. Właściwie jedzie się od morza w bok 300-400 km i właściwie coś po płasku. Czyli to jest właściwie taka prawie, że względna. Ale nie są tak. Ale znowu porządkowo coś w rodzaju Azji? Nic, zero. To pod tym względem fantastycznie. Natomiast co mogę powiedzieć, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo my jesteśmy ogromnymi pasjonatami jedzenia i chcemy zawsze wszystko spróbować i tej kuchni lokalnej, i street foodu i czasami tych słynniejszych, dlatego też ze 3-4 razy poszliśmy na taki droższy posiłek. Oni w ogóle nie doprawiają jedzenia. Nie solą ziemniaków, nie solą tapioki, czyli manioku, nie solą ryżu. Natomiast bardzo, bardzo mocno czasami zdarza się posolić mięso, ale to jest jedyna przyprawa. I dla nas na początku to był szok. I szokiem było to, że jest ryż, do tego ziemniaki, albo ryż i maniok, i mięso, i jarmuż. I to właściwie jeszcze uprażony maniok do posypania, jeszcze czarna fasola, ale niestety też nie posolona, więc trzeba było sobie trochę dosalać. Dziwne mają te smaki. Natomiast pyszne rzeczy mają słodkie, ale strasznie, strasznie słodkie, rzeczywiście w syrupie cukrowym. I wszystko różowe, bo na palmowym oleju smażone. Czyli mięso różowe, kurczak różowy, panierka różowa, wszystko różowe, więc ciekawe. Ale natomiast owoce, soki, coś cudownego. To żeśmy pili takie soki niby z tej pulpy rozmarażane, nic nam się nie zdało, bo w ogóle absolutnie. Chociaż wiadomo, że mieliśmy tam piersiówkę i czasami po jakimś cieszym posiłku zapijaliśmy po prostu tak, jakąś żołądkówką albo coś. No bo też natrawienie, bo to ciężko sprawne rzeczy niektóre były. Ale owoce morza, owoce, warzywa, niesamowite. Dziś mam zdjęcie ze zwykłego supermarketu, z takiego dysponku, gdzie buraki to były wielkości naszych pomidorów. Takie, czy nie buraki, przepraszam, to były rzydkiewki, takiej wielkości buraków, a no nie, ogromne były te warzywa, wyglądały jak zmutowane. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, a jak przy takich wyprawach złączność jest państwa? Ja akurat tu mam Konrada nie ma, on jest magikiem, informatykiem i zawsze mamy taki motyw, że on przez internet zadzwoni, że przez WiFi
zadzwonimy do rodziców, możemy sobie pogadać, czyli mamy to ułatwione. Natomiast zasięg zawsze był. Nie było problemu, szybko logowaliśmy się do sieci bez problemu na tych górach, czy w tych takich... Jest, bardzo, bardzo to wszystko sprawnie działa. Pewnie działa internet, też mieli wifi, wszystko po starach, więc pod tym względem oni wiedzą, że turyści potrzebują, więc nie było najmniejszych problemów. Nie, no to jest to poczucie bezpieczeństwa, to jest tak. Zasłabnie, czy coś. Tak, to pod tym względem jak najbardziej jest... Taki biały plan numer. Nie. Nawet czasem u nas jest. Znaczy my też, ja mówię teraz o miastach, w których byliśmy, no bo na jakiejś takiej strasznej wsi to żeśmy nie byli. Natomiast byliśmy w mniejszych i większych miasteczkach i bez problemu było. I nawet w takim mniejszej miejscowości blisko São Paulo, w której byliśmy, gdzieś tutaj w tych okolicach, w których jesteśmy z São Paulo nad wodę, to nawet w autobusach mieli internet bezprzewodowy, no to było przyjść do autobusu i sobie korzystać z tego wifi, które śmigło w autobusie. I zanim się skapowaliśmy, że to jest wifi z autobusu, to siedzieliśmy na ławce i tak, o jest wifi, o nie ma wifi, jakiś słaby sygnał. I autobus przyjeżdżał autobus i rozpuszczał to miejskie wifi. ale bez problemu. Nie, absolutnie. My zazwyczaj nosimy też taki, teraz mamy taki mały modem przenośny, że od biedy można było kupić kartę lokalną, z tym sobie zrobić ten internet, ale nie było tam potrzeby. Więc bez problemu wszędzie mieliśmy na tyle dostęp do internetu, że wrzucaliśmy dużo zdjęć i filmików i wszystko było w porządku. Się logowaliśmy i dawaliśmy znać, że żyjemy. Tak. Czyli angielski wybrali z angielskim. Tak. Z angielskim ok. Jeżeli ktoś zna hiszpański, to na pewno też to bardzo dużo pomaga. A, no też, ale bardzo dużo jest w hiszpańsku, więc też można korzystać. Portugalski. Natomiast ja trochę, ja nie znam hiszpańskiego ani portugalskiego, poza tam parę zdań, że na przykład jestem uczulona na pomarańcze, to umiem w bardzo wielu językach to powiedzieć. Zwłaszcza właśnie w takich krajach, to takim łamanym włoskim byłam się w stanie dogadać z taksówkarzem, tak mniej więcej, żeśmy się rozumieli, bo to jednak podobne języki, ale nie mieliśmy specjalnie problemu. Bardzo dużo rzeczy jest opisanych po angielsku, kasjerzy mówią po angielsku, czy na dworcach autobusowych. Było zdjęcie wodospadu. Tak, było zdjęcie wodospadu. Było opisane w języku. Tak. Tak, no bo to jest jeden z ich najbardziej, że tak powiem, popularnych turystycznie miejsc, jedna z największych atrakcji, więc nie mogliby tego zrobić, to był sam strzał w stopę po prostu. Bardzo dużo turystów tam przyjeżdża i nawet właśnie poza sezonem jednak sporo wtedy też nawet na tym, czy tym wiadukcie, czy na tych pomostach pojechać sporo było turystów, ale bardzo dużo też Brazylijczyków podróżuje. Oni sobie przyjeżdżają na przykład przez pół Brazylii, żeby sobie pozwiedzać swój własny kraj, to też jest super. A wstępy wodospady płatne czy bezpłatne? Są płatne, ale to były jakieś takie kwoty około 80 chyba złotych. Więc zdecydowanie nie obciążało to. Znaczy tak było w zeszłym roku, nie sprawdzałem się. Ale jeżeli chodzi o wstępy, to absolutnie nie było to. Najbardziej nas szokowały ceny w restauracji, właśnie jak poszliśmy sobie zjeść. Nawet wydawało się, że taka knajpa są, że taka trochę podrzędna, to się okazało, że zaglądaliśmy do karty, że rachunek mają całkiem... I dosyć stałe te ceny były, to nie były wahnięcia, że jak była restauracja z obruszami, to jest drogo, a jak był taki bufet, to wtedy już nie do końca, to już wtedy taniej. Natomiast my bardzo chętnie chodziliśmy sobie właśnie do supermarketów, do dyskontów, żeby te warzywka, żeby piwka popróbować lokalne, żeby popróbować jakichś lodów, soków, bo to niesamowite było. I też jak w hostelach mieszkaliśmy, często mieliśmy dostęp do kuchni, więc mogliśmy też sobie coś samemu tam przyrządzić. Natomiast dużo taniej było właśnie w Fosse Iguaçu, czyli przy tych wodospadach. Chociaż taka ogromna atrakcja, to były miejsca, które były naprawdę niedrogie i bardzo polecam wizyty w tak zwanych churrascariach, czyli
miejsca, gdzie robią brazylijski grill. Zwłaszcza, może niekoniecznie w Rio, bo Rio, żeśmy też próbowali, to troszkę było gorszej jakości. Natomiast tam przy granicy z Argentyną, jak oni mieli te krowy z Argentyny, to po prostu lepszego mięsa chyba nigdy w życiu nie jadłam. I tutaj można było zapłacić w takiej czureckarii stałą opłatę, tam około, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam 60 zł czy 50 i siedzieć tam sobie i spróbować takich rarytasów, takiej wspaniałego mięska, że po prostu cudowności, że zdecydowanie to nie polecam. I też zdecydowanie warto kupować takie rzeczy, jak coś odpowiednich, czy tego menu dnia, czy menu del dia, to zdecydowanie warto w to inwestować, bo to są rzeczy robione na świeżo i one są też na ogół dużo tańsze i często też taki zestaw cały z jedzonkiem, z piciem, jak w Portugalii można kupić. To też polecam bardzo. No dobrze, to dziękuję bardzo. To jest tylko kawałek tej Brazylii, bo my żeśmy jeszcze byli w paru innych miejscach, ale właśnie nie chciałam wam pokazywać tych miejskich takich atrakcji, czyli kościołów, świątyń, bo to też w wielu miejscach jednak jest podobne. Różnie. W Rio na przykład był bilet miejski, który na różne środki komunikacji obowiązywał. I to były koszty tak jakieś 10-15 zł dziennie, czyli nie jest tak jak u nas. A można było po Rio śmigać metrem, naprawdę bardzo, bardzo wygodne. To metro było przykute w tej skale, można jeździć sobie z powrotem. Tramwajami też jeździliśmy, autobusami też jeździliśmy. I to bez problemu można się zorientować i bez najmniejszego kłopotu. W Polsce też jeździli autobusami, raczej na pojedynczych biletach. To też takie były koszty podobne. Akurat te rzeczy to takie ceny jak u nas mniej więcej i bez problemu można się zorientować. Ale macie ceny podobne do nas. Podobne do nas, piwo trochę droższe. Alkohol troszkę droższy, ale no jak jest gorąco, to jednak tak. Tak. Właściwie mimo, że nie znamy właśnie portugalskiego prawie wcale, poza paroma zdaniami, poproszę piwo, kawę z mlekiem i tak dalej, kawę z mlekiem bez cukru, to udało mi się, aczkolwiek w bardzo niewielu miejscach i niestety trzeba się przestawić na to, że tej kawy bez cukru nie będzie. Natomiast ja nie słodzę kawy, więc dla mnie to był trochę szok, ale odkryliśmy napoje z guarany i zamiast po prostu kawy piliśmy bardzo dużo tej guarany, guaragity przeróżnej, to można naprawdę za jakieś 2-3 zł kupić duży taki napój ze słomką i to bardzo stawiało na nogi, a zdecydowanie mniej negatywnie bardzo pobudzało, czuliśmy troszeczkę energii, a nie było tych takich efektów. Tak, dokładnie, jest bardzo. Na przykład, jeśli chcieliście coś się dowiedzieć, kogoś zapytaliście, to nawet się tam postawiło. W Rio na pewno, w São Paulo na pewno, w Foz raczej też, w Salwadorze, tam gdzie się poruszaliśmy głównie po tej starówce, to też nie było problemu, tam po prostu tam jest. Trochę gorzej w Lençóis, ale też na tyle, co tam chcieliśmy zamówić z karty, czy coś, to nie było problemu, a miejscowość była dosyć mała, więc wszędzie chodziliśmy na piwo, to nic nie było w tym problemu. Nie, właściwie nie mieliśmy problemu z angielskim. Natomiast jeżeli no, ktoś nie rozumiał, to starał się bardzo pomóc, że jakbyśmy pokazali na mapie, czy coś, to dawało radę naprawdę się dogadać. Ale też naprawdę bardzo wszystko jest ładnie opisane i nie mieliśmy potrzeby specjalnie pytać ludzi. Właściwie to nie. Dawaliśmy sobie radę bez jakiejś takiej pomocy. Czasami tylko nie mogliśmy znaleźć przystanku, pytał się, że za rogiem, to spokojnie tam na migi. Jeżeli nawet jakiś starszy pan nie umiał, to nam przyszedł. Absolutnie nie był to dla nas kłopot. Dużo gorzej na wojnę. Właśnie niekoniecznie. Ja w Malezji byłam w październiku i też specjalnie nic mnie nie pogryzło. Natomiast tam absolutnie nie mieliśmy problemu.
Tak. Nawet jeżeli była dżungla czy wilgotnie, to prędzej to były jakieś motyle, ewentualnie jakieś podszkolniki. No, na specjalnie nic nie było. Nie czerpieliśmy z tego. Nie, na wszelki wypadek zawsze do tej dżungli smarowali, bo to jednak mnie ugryzło jakieś dziwne, ale to na plaży, taka pszczoła, która wyglądała jak szerszy, trochę jak biała pszczoła, dziobnęła mnie na plaży, jak siedziałam sobie. I taka trochę śmieszna sytuacja, bo my od wielu lat wozimy ze sobą pompkę na jaw jakiś tam Czemuchondesa. Kupiliśmy ją, jak jechaliśmy na Syberię w tajgę, bo waliśmy się zapaleniami. Tak, sam to gryzły w ogóle, pójść robić sików krzaki, to po prostu masakra. I baliśmy się, że właśnie nas coś dziabnie i ewentualnie, żeby to odesłać. I przez 6 czy 7 lat woziliśmy tą pompkę w ogóle nierozpakowaną, ale nic nie waży, bo to kawałek plastiku przyda się. No i Konrad to miał ze sobą bardzo dobrze, bo mnie właśnie coś ala osa pszczoła dziabnęło. Odesłaliśmy to, trochę mi ręka przed chwilę zdrętwiała, ale tam po paru godzinach nic nie było. A jak będę sobie czuleniowce, więc nic się nie działo. Czy tam jakiś od razu wzięłam jakiś leki antyhistaminowy na wszelki wypadek, ale to był jeden raz, kiedy coś mnie dziabnęło i to było na plaży jakaś taka pszczoła. Na te, bardziej na te węże, jaszczurki i takie rzeczy, niż na owady. Trochę nie powinno się przeginać, żeby włazić się na ten burz, bo to tak jak pokazywałam te zdjęcia, spojrzało się w bok i siedział sobie ślegmać. Spojrzało się w bok i była jakaś jaszczurka. Natomiast one nie wyglądały na takie agresywne, dopóki się nie wejdzie w drogę, to bardziej mi przeraziły żmije, które widziałam kiedyś w Polsce, w lesie. Wyszłam na gniazdo żmij, potłowało się tak, wtedy to zdawało w usta. Natomiast my też żeśmy nie szarżowali. Staraliśmy się nie schodzić z szlaku, bo nie jesteśmy takimi wariatami, żeby też, wiadomo, to jest przyroda i jednak trzeba trochę tak respektować. Na co uważać? Na psy wieczorami, tak jak w Indiach, bo czasami mogą się jakieś tam pobiegać sobie, zwłaszcza w biedniejszych dzielnicach. No i właśnie na panów, na jakichś motorynkach, na rolkach, żeby się nie wybrać. Chodziliśmy tam nawet w Lapie, czy w Santa Teresie, czyli nawet byliśmy późnym wieczorem w okolicy właśnie tych plaż niby niebezpiecznych. Wtedy rzeczywiście nie braliśmy dokumentów, tylko tam trochę grosza, tak żeby coś zjeść i ewentualnie. Zostawialiśmy w pokoju? Zostawialiśmy w pokoju, ale wybieraliśmy takie hostele, które sprawiały zaufanie. No, zostawialiśmy w pokoju. Zawsze byliśmy dwuosobowy. Raz spaliśmy w dormie, no to wtedy rzeczywiście zastanawiałam się, co zrobić, ale to było właśnie w Salwadorze. Na tą jedną noc nie mieliśmy, nie było szansy zrobić dwójkę, bo zawsze mieliśmy aparaty, laptop, więc też przed innymi turystami bardziej się chcemy też czasami chronić niż przed lokalsami, to zazwyczaj bierzemy dwójkę, żeby zamknąć i tak dalej. I tutaj specjalnie nie ma tak jak w Indiach, że swoją kulturę się zamknie, bo normalnie są zamknięci. Natomiast stwierdziliśmy, że w tym Salwadorze już lepiej zostawić te graty, ten plecak, już oni też zostawiali, niż wyjść tam na miasto, bo jakby nam paszport zginął czy coś, to wtedy byłoby większy kłopot, niż tam jakby nam parę groszy zginęło. Zresztą Konrad też miał skitrany gdzieś w pasku, jakąś kasę na przykład, więc byliśmy tak zabezpieczeni. Natomiast trochę kłopot był z wywracaniem pieniędzy w bankomacie z banku bezgotówek. Pan najpierw mi bankomat powiedział, że nie ma środków, więc ja wpadłam w panikę, że musicie z tej karty amerykańskiej. Dzwoniliśmy przez Wojpa na Polinie i pan powiedział, że a, no czy tak ten chipa nie obsługują, więc jak sobie zdejmę do tego chipa, no pasu to też nie działało, no bo pan żartuje. To tak zeskanować to każdemu student w akademii tą magnetyczną kartę potrafi. Nie po to się kupuje kartę z chipem, który ma zabezpieczać. Więc miałam problemy kilka razy z bankomatami i w ostateczności wzięłam po prostu kasę na konto Konrada i on już wypłacał w banku, nie było, po prostu nie było żadnych problemów. Mi się wydaje, że oni nie chcieli obsługiwać po prostu standardy z internetu cyfrowej. Tak.
Jakbym była sama, to bym zupełnie nic nie dostała. Karty kredytowe działały, to czym można było płacić, nie było problemu, ale z bankomatów z tym kartą nie chciałbym płacić. Więc na to uczułam, ja w ogóle już 3 razy się przekonałam, że mnie odcięli od kasy, mimo że mam jakieś tam kontakt. Ale to jest bliżej, też nie wcześniej, jak to działało. No przecież nie znają, że nie da się wypłacić. No bo teoretycznie powinno da się wypłacić. Znaczy, oni nie chcą, moim zdaniem, po prostu odkąd Santander przejął, to nie chcą wypłacić kosztów tych transmisji, bo to jednak to są dosyć dla nich kosztowne operacje. Zwłaszcza, jak to pan zostawił na cofanego kraju, pan naprawdę w twarz mi mówi, że mam zdjąć zabezpieczenie, że działam się wbrew polityce bezpieczeństwa, więc zabezpieczenie w tym barbarzyńskim kraju kurać sobie z tą moją kartą, z samym paskiem magicznym. No to ja w ogóle zamykam ich konto, bo i w Japonii miałam problem, i w Chinach miałam problem. Nie zawsze, ale często po prostu. I były głupie komunikaty, że znaczy nie ma pieniędzy, nie ma środków na końcu. To można dostać, można dostać zawałów. Ja byłam przekonana, że mi po prostu zczyścili kartę, bo płaciłam wcześniej gdzieś tam w sklepie tą kartę, więc wiedziałam, że pewnie gdzieś zeskanowali. Natomiast dobry patent jest też taki, żeby to zaklejać wszystkie te kody na kartach kredytowych z tyłu. Bo one są tylko do płatności internetowych, więc do niczego są niepotrzebne, jak się płaci. A jeżeli tam by na szybko chciał zrobić zdjęcie, to bez tego kodu, no a przecież nie będzie tam smerały kleł za tę kartę. Więc nie zawsze zaklejamy takie rzeczy. I też często zaklejamy na przykład na aparatach logo, żeby nie było widać logo na aparacie, czy tam model na aparacie, bo takie rzeczy staramy się zawsze robić. I tego się bardziej nauczyliśmy i myślę, że tutaj też trochę to pomaga. No dobra, to chyba się zbieramy. Dziękuję bardzo. Cześć, dzięki. Musicie podpłynąć, że później nie zapytałam. No, cześć, dzięki bardzo. Sądzisz, że będę przyjrzyję, bo jeszcze tak wtedy się... Tak, mamy jeszcze jedną no, tutaj po drugiej stronie tak. No, nie, tak. Dziękuję bardzo. Właśnie nie chciałam za dużo, bo obawiam się, że tak tylko przymęczę ludzi. A właśnie na blogu więcej zdjęć? Na blogu jest trochę więcej zdjęć, natomiast przyznam szczerze, że tą Brazylię mam opisaną dosyć mało, bo często to jest tak, że przyjeżdżamy, jest robota po miesiącu, milion maili, a potem już zaczynamy żyć z terenem wyjazdem i czasami to jest tak, że naprawdę życia postaram. A już idzie na maili. Jeszcze w Brazylii, wiesz, by wyszło, ale... Z zeszłego roku. Mhm. 2014. I tak naprawdę to przyznam się, że dopiero się zaczęli zgrywać. Znaczy, zgrane były na dysk i tak naprawdę na nie było szansy, żeby cały ten materiał spokojnie obejrzeć. A dzisiaj odbywałaś. Dzisiaj kawałek obejrzałam. Kawałek sobie odbywałaś. Dobrze. Co? Chyba... Czekaj chwilę. Dziękuję. Nie wiem, jak to w ogóle wyłączyć. Miałabyś tu... na coś chyba to jeszcze przyjść? Nie, dzięki. Proszę, będziemy zbierali. To się umówimy na następne chyba, nie? Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że już się uda. No, dobra.